Nagrywa się. Nie uważam, Rafał, że to jest dobry pomysł. W sensie, ten film nie jest dobrym pomysłem. Uważam, że nie powinniśmy tego nagrywać. W sensie, są pewne granice, których nie można przekroczyć, a tutaj wydaje mi się, że przekraczamy granice. Czyli inni przekroczą, a ty nie możesz przekroczyć. Ale co z tego, że mnie zdradziła? Zdradziła mnie Karolina, powinienem ją zostawić. Nie powinniśmy dalej nagrywać z nią czegokolwiek, powinienem odciąć się kontakt z nimi i tyle. W sensie, to co mi zrobili wczoraj było przegięciem i powinienem po prostu się do nich się nie odzywać, a nie, że będę się na nich mścić. No, to jest chore, nie uważasz? No zdradziła mnie, no tak, no zdradziła mnie wczoraj, no ale co z tego? No uważam, że ten film jest przesadą, dlaczego mnie na niego namawiasz? Ja bym po prostu tak postąpił, więc namawiam cię do tego samego. No ale uważasz, że to nie jest coś mocnego, w sensie oświadczyć się komuś dla beki? W sensie oświadczyć, sprankować go, że się komuś oświadczam? Niech się poczuje tak samo jak ty wczoraj. Tak samo było ci przykro, tak samo jej będzie. No ale to myślisz, że powinienem być tak jak ona? Myślę, że powinieneś być jeszcze gorszym człowiekiem. No dobra, no jak chcesz, możemy zrobić ten odcinek. W sumie jestem na nią mega. Dobra, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprankujemy Karolinę. Oświadczę jej się, z tym, że nie będę to oświadczył naprawdę. Po prostu zrobię to, żeby poczuła się tak jak wczoraj, bo wczoraj Karolina mnie zdradziła i po prostu na niej się zemszczę dzisiaj. Oświadczę się jej, zagramy to wszystko tak, żeby myślała, że doprowadzam do tego, żeby się i oświadczyć. No i cóż, po prostu kiedy się już z nią zaręczę, tak? W sensie ona będzie zaręczona ze mną, powiem jej, że to prawda. Także jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do w sumie najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo najszybciej chyba dochodzą subskrypcje ze wszystkich innych kanałów. No i bądź z nami na bieżąco. A mi cóż, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Przyszedłem tutaj, bo muszę kupić pierścionek zaręczynowy. Oczywiście nie kupię normalnego pierścionka zaręczynowego, bo nie będę wydawać dużo pieniędzy na nią. No bo co, ten pierścionek już raczej musiałbym po prostu i dać, nie? Tak jest. Nie opłaca się wydawać za dużo kasy. Dobra, zobaczymy. Tutaj dostanę za tą dwójkę. Straszny szajs, co? Nie uwierzy. No to idź po dwójki w takim razie. Muszę iść do auta, no. Idź po dwójki do auta, przynieś mi tego więcej, muszę więcej tego kupić. Dobra, trafiłem na coś takiego. No nie wiem, nie wydaje mi się to nic rozsądnego, ale może uwierzy. Może po prostu uzna, że to jest fajny, miły gest, co? Że po prostu daje ten pierścionek. Myślę, że może w to uwierzyć. A gdzie ona w ogóle jest? Tego nie wiem. Jak nie wiesz? No skąd mogę? Mogę jedynie zadzwonić, gdzie jest. A to ty nie mówiła ci, gdzie jest? No nie. Nie gadaj z nim jeszcze? No a jaki mam No to wymyślasz taki pomysł i mi jeszcze nie załatwiłeś, no stary? No mam nadzieję, że jest w Szczecinie, to wszystko. Dobra, to dzwoń do niej. No to chwila. No dzwonię, ale nie odbiera coś. Trzeci sygnał. Karolina? No tak, Karolina, gdzie jesteś? Ja właściwie to... No jestem na kawie, aż przejść. Ja mogę wpaść, czy nie? Jesteś Łukaszem? Nie, no co ty, przecież wiesz dobrze, żebym z nim nie przyszedł. Ale... On nadal jest tak bardzo zły? No jest, ale przechodzi mu spokojnie. Wyślij mi adres, ja za chwilę będę, bo jestem i tak na mieście. Nie wiem, chyba... Mama nie ma. Wyślij szybko. Co ja mam robić? Wyślą, wyciszona jest? No. Wyciszona. To dlaczego ja mam tam niby nie przychodzić? Dobrze, to czekam. Pa. Ty stary, dlaczego ja mam tam niby nie przychodzić? No nie wiem, może się boi twojej reakcji. Po tym jak ją wyrzucić. Ale na kawie? Z kim jest na kawie? Nie wiem, może z mamą. Myślisz? No, chyba najłatwiejsza, nie? Kwestia. Ale po co się pytała, czy jesteś ze mną? Nie wiem, może się bała po prostu, że z tobą przyjdę. No ale no, co by to zmieniło? W sensie, no chyba powinna mi przeprosić za to, co zrobiła, czy nie? W oczach matki mogłaby być stracona, nie? Ale myślisz, że jest z matką? No myślę, że na pewno. No po co by się pytała inaczej o ciebie? Jesteś pewny, że tutaj mają być? No tak, mi tylko lokalizację, nie? Ale jesteś pewny, że z matką jest? No powinna chyba być z matką, tak? Co jest? A to wywłoka. A to wywłoka. Nie no, to nie idę, tam nie robię tego pranka. Nie chcę na to patrzeć, stary. Powinieneś tym bardziej to zrobić, ten ostatni. Jak ona się zachowuje? Ale to jest obrzydliwe, stary, wczoraj była ze mną, a już teraz z nim kręci? Jeszcze twój przyjaciel dawny. Patrz, że obmacuje, no nie no, stary, ja tego nie nagrywam, nie chcę tutaj być. Stupnie to. Ale co chcesz zrobić? No, twój wcześniejszy plan. Nie wiem, stary, czy chcę to nagrywać. Ja mam się zachowywać normalnie teraz przy niej? No tak, no powinieneś zrobić to, co planowałeś wcześniej, ty bardziej.
kosztuj, co tu widzisz. No ale dla mnie to jest obrzydliwe, stary. No to zrób też coś obrzydliwego. Nie bądź cały czas święty. Możesz coś zrobić teraz w życiu złego. Dobra, tak? Ale musimy udawać, że po prostu ja nie widziałem tej sytuacji. Nie no, powiemy, przywitasz się normalnie i tyle, nie? To co, mam udawać, jakby się nic nie stało, tak? No tak. Jakby to było normalne, że ona to, z nim jest. No, i że się od niej obciskuje, tak? Oczywiście. To, że jesteście dalej znajomymi. Patrz, on ją obciskuje, to sobie całuje ją. Nie no, to jest przesada. Ja normalnie całuję. To jest przesada, nie no. Spokojnie, zachowuj się normalnie. Tak jakby nic się nie stało. O, cześć! Ej, co jest? Po co tu przychodzisz? Zresztą z nim się umawialiśmy chyba? Czy nie? Ona już nie jest twoją dziewczyną. No właśnie widzę, że już nie jest twoją dziewczyną. No to? No, Karolina. Pogadamy? Tak. No nie no. No, chciałem z nią porozmawiać. Ja już czemu? Myślę, że... No bo chciałem z nią porozmawiać. Ale po co, jak już wszystko jest zakończone i teraz... Chodź. Jesteś z nim w końcu czy nie? Nie, oczywiście, że nie jestem. Wiesz co, no dziwnie to wyglądało z mojej perspektywy. Nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Ale czemu się z nim spotkałaś w takim razie? No, nie wiedziałam, co ja mam robić, bo on sama ją nie zadzwonił i... Nie wiem, no po prostu chciałam się przejść, przyszłam. Ale on jak zwykle kurczę cały czas... Zdradziłaś mnie czy nie? No nie, oczywiście, że cię nie zdradziłam. To czemu kupowałeś z nim wczoraj w łóżku? Przecież to był prank, nie oglądałeś wszystkich materiałów. Dlaczego on się cały czas upiera, że mnie zdradziłaś z nim? Nie wiem, może po prostu jest głupi. Przespałaś się z nim? Nie, oczywiście, że się nie przespałam. Dlaczego teraz się całował? Ja go nie całowałam. Ale on cię całował. I pozwalałaś mu na to. Nie pozwalałam mu to na czemu to. Się z nim spotkałaś? Przecież się wyrywałam. To czemu się z nim spotkałaś? No bo nie wiedziałam, co mam robić. Chciałam się przejść, ochłonąć trochę, wspierać myśli. Nie wiem, co mam myśleć o tym, Karolina. W sensie... Myślałem, że mnie kochasz. Chodźmy, Karolina. Marek, to nie ma sensu. Ja nie wiem, co tu w ogóle odpalać. Dlaczego nakłamałaś, może się przespalić? A gdzie ty poszłaś? Ile ja mam chodzić za tobą? Nieważne, gdzie poszłam. Ale ile ja mam chodzić za tobą? Marek, wytłumacz mi, dlaczego okłamujesz go? Dlaczego okłamujesz go, że to nie był prank? Dlaczego kłamiesz mu w żywe oczy, że się z tobą przespałam? Co wiesz dobrze, że nie było prawdą? Ja nic takiego nie powiedziałem. Więc namawialiście mnie, oboje namawialiście mnie na nagranie tego pranka. Miało być wszystko fajnie, miało być wyświetlenie, a nie ma nic. Karolina, teraz idzie ze mną. Jesteś... Nie jestem z tobą! Czemu znowu do niego poszłaś? Marek, co? Przyszedł? A skąd się on w ogóle wziął? A ja nie wiem. No ja... jak nie wiesz, jak tylko tobie powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Ale to musiał przylecieć za mną i co, jakoś, i nie? Przychodzi taki kretyn i co? I ty do niego wracasz? To nie jest kretyn. A kto? Dla mnie to jest kretyn. Gdzie jesteśmy? Dla ciebie może być. A ja nie wiem, przecież to ona z nim została. Nic nie powiesz. No taki nic nie wiem, bo poszedłem sobie. No jak nic nie wiesz? Wiem, że wiesz. I daruj sobie, bo... Przecież to ona z nim została, nie ja. I co, wrócili do siebie? A tego to ja nie wiem. Znowu się zmuchali, czy co? Tego to ja nie wiem. Tylko rozmawialiśmy. Nie no to wiem. Chodź, Karolina, idziemy razem. Wciąż tego pranka. No dobra, no to kogo wybierasz? Nie czyjego? No chyba chora jesteś. Gdzie on jest? Nie wiem, Martek, nie wiem. Ale chyba już wybrała, z kim chce zostać. I o czym rozmawiałeś z Markiem? Właśnie to zrobiłam mu bardziej awanturę, to że kłamał. W jakiej kwestii kłamał? Dlaczego Rafał pokazał mi nagranie, w którym mówisz, że chcieliście do siebie wrócić? Nie chcieliśmy się wrócić. Znaczy, to po co on pewnie chciał, ale... To po co się z nim spotkać, skoro wiedział, że on chce do ciebie wrócić? No nie wiedziałam. Jakby... Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Po prostu byłam w emocjach. Chciałam gdzieś wyjść, chciałam się przejść po prostu i... No ale powiedziałaś mu, że to nie ma sensu. No żeby po prostu się przestał starać, no. No nie wiem, dziwnie to wszystko brzmi. Chcesz coś zjeść? Nie wiem, Rafał. W sensie nie wiem, czy to jest dobre, że będziesz nas nagrywać, wiesz? Co, mam wyłączyć i nie pokazywać tego? Nie wiem, stary. Pójdziemy na słówko? Musimy. Przepraszam, widzisz, co ona robi? No widzę, że... Kłami prosto w twarz, przecież dokładnie słyszałeś to, co ja. Powiedzieli, że już nie mają sensu być razem. Ona powiedziała, bo nagle przyszedłem ja i nagle ja na nią zwróciłem uwagę. A już planowała, żeby do niego wrócić. Kłami prosto w twarz. To jest chore z lekka, nie? Dzwonię do Marka. Oświadczy się przy Marku. Przy Marku, niech on też ucierpi. Nie będzie tak, że oni sobie robią ze mnie jaja. Odbierze? Nie wiem. Ty śmieciu, ty masz jeszcze czarność do mnie dzwonić? Co? Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że nie chcesz być z Karoliną i ci ją oddam. No chyba się zesrałeś. Po co w ogóle przychodzisz?
Chcę oddać ci Karolinę, tylko chcę to zrobić w odpowiedni sposób. Ale co będziesz mi oddawał? Ty nie musisz mi oddawać, bo Karolina jest moja. No to dlatego przyjdź tutaj, ja ci wyślę lokalizację, wyślę ci pineskę, przyjdź tutaj. Ja tobie twoją lokalizację i po prostu Karolina jest ze mną, a ty się zachowujesz jak najgorszy śmieci szmata, bo po co znowu przychodzisz? Co ty chcesz od nas? Przyjedź. Ja mam przez ciebie awanturę kredytową. Przyjedź na lokalizację, okej? Okay? No przyjdę, żebyś wiedział. To przyjdź. Zamówić coś do jedzenia? Bo jesteśmy w restauracji. Kiedy mam być? Za 10 minut, 20 i za ile będziesz? My jesteśmy w restauracji. No to czekaj. Wiesz co zrobię? Niech ona cierpi razem z nim. Przyprowadzę ich w jedno miejsce, jak pójdziemy, oświadczy jej się przy nim. Po prostu. A potem powiem, że to był prank na nich obu dwojgu. No to jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, przecież to jest chore, co oni robią. Myślisz, że znienawidzą cię przecież? Na co w dupie to mam, stary. A myślisz, że co, że ja mam ją kochać za to, co mi robi? Stary, ona chciała mnie wymienić po 20 godzinach, odkąd z nią nie jestem. No to w sumie też nie jest fair. Teraz przyjdzie Marek, musimy porozmawiać. Co? O jest. Idziemy, Karolina? Ale dlaczego? Mogę ją wziąć, czy co? Nie, musisz poczekać jeszcze chwilę. O co chodzi w ogóle? Chciałbym, żebyś coś po prostu zobaczył. No widzę. Znaczy no na razie jedliśmy obiad, ale chciałbym, żebyś po prostu coś zobaczył. No nie, no co innego uzgadniają ze mną przez telefon. Dobrze. Ustalenia są nadal aktualne. No widocznie nie są aktualne. Za pół godziny, okej? Okay? Wytrzymasz tyle? No dla mnie to nie jest aktualne. Dla mnie to jest kręcenie. Pół godziny albo nie będą aktualne. Ale co ty mówisz o jakiejkolwiek aktualności? Słuchaj, zachowałeś się jak się zachowałeś? Co ty się zachowałeś? Nie siadaj obok niej na razie. Bo co? Za pół godziny wszystko tak jak będzie tak jak ustaliliśmy, tak? Ale o co chodzi w ogóle? No nieważne o co chodzi. Spoko. Marek, powiedz mi o co chodzi. Ja nic nie mówię, ja mam czas. Pół godziny jest. 18:45. To już powinniśmy ruszać, wiesz Karolina? Przejdźmy się może po parku. Bo chciałbym, żeby Marek po prostu coś zobaczył. A mi z wami czy co? Tak, no oczywiście, że musisz iść z nami. No. Chciałbym, żebyś to zobaczył po prostu. Chcę, żebyś był świadkiem tego wszystkiego. A nie możemy po prostu iść i tyle? Nie, musisz mogę to zobaczyć. Mogę ci do domu odwieźć. Nie, musisz to zobaczyć. Koniecznie. Nasze życie za 13 minut, tak? Ile zostało czasu? Ale to nie tak miało być. Jak nie miało być? No, bo łamiesz teraz warunki, no czemu ją dotykasz? No bo jeszcze ma 13 minut, Marku. Nie łamiesz żadnych warunków. Nie wiem, do czego ty zmierzasz. Po prostu skończmy szopkę, rozstajemy się, ja idę z Karoliną, ale ty dlaczego? Bez. O co chodzi? Dobra, spokojnie. 13... A czemu nie? Marek, 13 minut, chcesz złamać warunki naszej umowy? Nie, ja czekam. Jesteście w stanie mi w końcu powiedzieć, o co nasze życie za chwilę zmieni się całkowicie, także chciałbym po prostu, żebyś przy tym był. No zajebiście, to będę. Będziesz, bo to bardzo ważny moment w naszym życiu, Karolina. Ja wiem, że nie wszystko między nami było tak, jak powinno być. Wiem, że zastanawiasz się nadal, czy wybrać mnie, czy Marka, ale... Ja się nie zastanawiam nad tym. Nie zastanawiasz się nad tym? Nie wiem, z mojej perspektywy to wyglądało, jakbyś się zastanawiała, dlatego bardzo chętnie ułatwię ci tę decyzję. Ale potrzebujemy jeszcze chwili, bo musimy dojść w pewne miejsce. Czas nas też goni, ja mam tą rozwaloną nogę, więc musimy się pospieszyć, bo obiecałem też coś Markowi, że za 12 minut będzie to inaczej wyglądać. Karolina, nie bez powodu znaleźliśmy się w tym miejscu, bo jest to miejsce... Pamiętasz to miejsce, tak? Na pewno no, pamiętasz to miejsce. Pamiętam. Chociaż... Chyba nie kojarzysz się dobrze, co? Marek, ty też pewnie no pamiętasz. Nie wiem, dupie to mam. Zostało ci 7 minut. 7 minut. Marek, musisz w końcu przestać. Pamiętasz, jak oświadczyłeś się w tej Karolinie? Pamiętam. Pamiętasz, 7 minut. Pamiętasz, jak w tym miejscu zrobiłeś zaręczyny? Tak, pamiętam. 7 minut. Jak się kojarzy to miejsce? Jak się kojarzy ten człowiek przez to miejsce? Niezbyt dobrze. Mogłabyś tutaj stanąć? Marek, chcę, żebyś był świadkiem tego wszystkiego, co za chwilę się tu stanie. Stań z kamerą tak, żeby było dobrze widać. Co robię? Nie nic. W sensie, robię to, co uważam za słuszne. 6 minut zostało. Klęknąłbym, ale mam rozwaloną nogę. No chyba cię postrało. Czy dostaniesz moją żoną? No ty chyba chory jesteś. No zabiję... Wow! Odbiło ci? Co? Chory na łeb jesteś? Nie, no właśnie się oświadczyłem jej. No chyba nie. Tak nie będzie. No jak nie będzie? No stary, no. I ty o tym widziałeś? Wow, jacy zakochani. Mega. No ale zostaw. No co to ma znaczyć? Odwal się od mojej narzeczonej. To patrzeć? Odwal się od mojej narzeczonej, stary. A ja mam to w dupie. To nie... No co nie jest? No co ty robisz? Co robię? No zastanów się nad swoim życiem. Co to miało znaczyć? No teraz jesteś moją narzeczoną. I po co mnie tu brałeś? Żebyś na to patrzył. Ciągnij. To skoro ty masz narzeczoną, to on może mieć narzeczonego. No oczywiście, że może, jest wolny. Ja nie mogę w to uwierzyć, ja się tak bardzo cieszę. Jesteś zadowolona z przebiegu sytuacji, tak? Mam na to.
Wiesz co? Bardzo, bardzo się wzruszyłem tą całą sytuacją, ale wiesz jaki jestem. Musiałbym się przejść samemu, musiałbym chwilę odpocząć, wszystko to przemyśleć. Ja jestem mega zadowolony z przebiegu tej całej sytuacji, ale potrzebuję chwili dla siebie. Nie będzie ci to przeszkadzać, jeżeli cię na chwilę zostawię? Dosłownie na 10 minut. Nie, tak chcesz. Na 10 minut, muszę się przejść. Wiesz? Poczekaj tutaj. Rafał, wrócisz zaraz do niej, nie? No to co? Wróć teraz do niej, ja zadzwonię i powiem, że to jest koniec, nie? Czyli... okej, okay, no... No, się powiem, że, tak? Że zaręczyny zerwane, że przemyślałem wszystko i że jednak nie ma żadnych zaręczyn. W sensie, że wycofuję się z tego wszystkiego. A co jak ona się na mnie rzuci? Jak się rzuci na ciebie, to się rzuci na ciebie. Co mnie to obchodzi, stary? Sam chciałaś nagrywać ten odcinek. Zasłużyła na to. Zdradzała mnie, zasłużyła na to. No dobra, to lec do niej. No to leć. Co jest, Karolina? Dlaczego? Co ja takiego zrobiłam? Karolina. Dopiero co przed chwilą mówiłeś, że chcesz być ze mną na zawsze. Ale tak z sekundy na sekundę. Co jest, Karolina? Co się stało? Mam cię zostawić? Ale co się stało? Czemu płaczesz? Ale co się stało? Z kim gadałaś? Trzecia? Czwarta? Zostawić cię samą? Dobrze, przyjdę tu za chwilę po ciebie. Tylko nigdzie nie odchodź.